Mi się wydaje, że to jest obowiązek i przyjemność i obowiązek służyć temu, co powinniśmy. Jednak ratujmy to, co jest jeszcze nieuratowane. Jeżeli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi? Trzeba. W tamtym roku nie było kwestii, ale teraz uważam, że jest tak, jak powinno być. Naprawdę ludzie są wspaniali, tylko trzeba wyjść inicjatywą. Ja jestem 40 lat na kwestie, a właściwie to muszę się pochwalić tutaj, dlatego że przyniosłem specjalnie medal, który dostałem od prezydenta miasta Krakowa, pana Gołasia. To jest medal za 25 lat kwestowania, a dzisiaj mam 40. rocznicę kwestowania, ale już muszę siedzieć, bo mnie bardzo nogi bolą. Ludzie dają pieniążki i to jest ważne, że mają jednak to poczucie, że to jest najpiękniejszy cmentarz w Polsce. Wspieram na odnowienie cmentarza Rakowickiego, bo tutaj leży nasza rodzina, a my chcemy, żeby im było dobrze. To już taka tradycja się narodziła, w związku z czym Kraków jest miastem tradycji, nie można tradycji nie zaspokoić. Od wielu lat tu stoję i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będę.